Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Witam Cię, Tomku, po przerwie. Witam również. Z nami telefonicznie już kolejny gość, Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie Macieju. Kłaniamy się. Dzień dobry, witam serdecznie. Witaj, wszystkie, Tomek. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czy właśnie tam pana dziś zastaliśmy, bo były takie plany? Tak, jak najbardziej, jestem już w Rzymie. Dzisiaj oficjalna inauguracja turnieju, tak więc zaczynamy Euro. Myślę, że to jest taki bardzo pozytywny dzień, bo zaczynają się mistrzostwa. Wiadomo, że te mistrzostwa mają tutaj bardzo dużą rolę do spełnienia, bo po pierwsze gra w nich nasza reprezentacja i to jest tutaj najważniejsze, a drugie to jest taki symbol walki z pandemią, że poprzez te mistrzostwa miejmy poczucie, że pomału ta pandemia jest pod kontrolą i może już być tylko lepiej. Właśnie w Rzymie dziś inauguracja Euro i chciałem też pana podpytać, skoro pan jest na miejscu, bo to specyficzne mistrzostwa, delikatnie mówiąc, również dla kibiców, trudniejsze, bo z ograniczonym dostępem. No i czy w mieście czuć w ogóle, że dziś zaczyna się Euro, czy jest jednak inaczej niż w innych latach? Na pewno jest inaczej, ale pomału czuć mistrzostwa. Widać wielu Turków, którzy przyjechali dzisiaj tutaj na mecz, żeby dopingować swoją reprezentację. Widać wielu Włochów, którzy rzeczywiście są tym turniejem bardzo zainteresowani, już czują pomału ten mecz dzisiejszy. No i widać tą atmosferę piłkarskiego święta, bo wiadomo, że w wielu miejscach na stadionach w Europie nie można było oglądać meczów bezpośrednio z trybun, a dzisiaj ta publiczność się pojawi. Oczywiście w ograniczonym stopniu 50% publiczności może zasiąść na stadionie, ale to już jest pewien krok do przodu, to jest pewien krok do normalności, to jest pewien krok do tego, aby ten spektakl piłkarski był w pełni, no bo nie ma meczów, które są z odpowiednią atmosferą bez kibiców. Tutaj każdy to wie. I co jest w tym wszystkim najważniejsze, to jest to, że mnie się tak wydaje, że te mecze z kibicami, ten turniej wbrew tej pandemii, która nas tak gwałtownie zainfektowała, jest po prostu symbolem tego, że wraca normalność. Macieju, czy wszystkie spotkania będzie 50% publiczności, czy w zależności od danego kraju jest to uzależnione też? To jest uzależnione od danego kraju gospodarza. Dajmy przykład tych meczów, które będziemy rozgrywać w naszej grupie. Mecze w Sankt Petersburgu, tam będzie mogło być 50% publiczności, natomiast na meczu w Sewilli tylko 30%. W innych krajach również będzie inaczej, przynajmniej w tych fazach pierwszej turnieju, czyli w fazie grupowej. Na przykład na Węgrzech w Budapeszcie 100% kibiców będzie mogło oglądać mecze. Natomiast oczywiście rządy krajowe UEFA będą przyglądały się sytuacji pandemicznej i oczywiście tutaj decyzje mogą być podejmowane tylko i wyłącznie przez rządy krajowe. Czy będą dopuszczać większą ilość kibiców, a jest taka szansa, żeby w fazie tej już play-off, w fazie tej po fazie grupowej, czyli w tej kto wygrywa idzie dalej, była większa liczba kibiców i jest to bardzo realne, patrząc na sytuację pandemiczną, w jakiej obecnie jesteśmy w Europie. Tak, rozmawialiśmy dzisiaj sporo o tym, że trochę tej atmosfery Euro jeszcze nie czuć, ale te emocje będą rosły do poniedziałku, bo właśnie wtedy gramy ze Słowacją w Sankt Petersburgu, o czym pan wspomniał. Z wielu powodów kluczowe dla nas spotkanie. Pan też tak do tego podchodzi? Tak, tak. Z wielu powodów, ale jeden jest najważniejszy. Cała historia naszych udziałów w wielkich turniejach sprowadzała się do tego pierwszego meczu. Czy go wygrywamy, czy go zremisujemy i czy go przegramy. No, nie chcę nawet myśleć, co by było, gdybyśmy przegrali, no bo znamy dobrze, jak biegła wtedy historia naszych udziałów w turniejach. Tak, za chwilę będziemy rozmawiać z Janem Muchą, który pewnie będzie przekonywał nas, że Słowacja jest w stanie Polskę pokonać. Ten mecz z Islandią, panie Macieju, miał pokazać, w jakiej formie jesteśmy przed pierwszym meczem, ale tak na dobrą sprawę to wiemy tylko tyle samo właściwie, co przed meczem. Jedna wielka niewiadoma, zasłona dymna, czy jednak cały czas szukamy tego optymalnego ustawienia, jak pan uważa? Znaczy, mnie się wydaje, że mecz z Rosją, mecz z Islandią to był punkt tylko w przygotowaniach do turnieju. Wynik w tym meczu nie był najistotniejszą sprawą. Podkreśla to nawet to, że trener nie chciał ryzykować zdrowiem dwóch, trzech zawodników, którzy mieli drobne urazy. Jeśli w tym dniu byśmy mieli grać mecz turnieju Mistrzostw Europy, ci piłkarze by grali. I pewnie sytuacja na boisku była troszeczkę inna.
również przygotowania, cały proces treningowy był nastawiony tak, abyśmy byli optymalnie przygotowani na poniedziałek, a nie bezpośrednio na te dwa mecze, które poprzedzały turniej Mistrzostw Europy. Więc wiadomo, my byśmy chcieli widzieć reprezentację, która gra wspaniale, która gra wygrywa już w tych meczach towarzyskich, ale to nie było celem w tych przygotowaniach. Celem oczywiście jest to, abyśmy byli na 120% przygotowani na poniedziałek, bo pierwszy mecz, no wszyscy wiemy, że to jest mecz najważniejszy. Macieju, ale na przykład czy miałbyś po tych dwóch spotkaniach towarzyskich, byś się pokusił o to, żeby wymienić jedenastkę? Bo ja bym miał, powiem ci, szczególnie w obronie miałbym ciężko. No, jeżeli na wahadłach bym widział Jóźwiaka i teraz bym widział Puchacza, bo wiadomo, Rybus nie jest w pełni zdrów, tak bym się pokusił, to w linii obrony miałbym problem. I to duży. Ja oczywiście nie chciałbym tutaj rozmawiać o nazwiskach. Nie, oczywiście, tylko tak patrząc na to, jak graliśmy te dwa spotkania. Myślę, że tak jak wspomniałem, część decyzji trenera wymusiły kontuzje, więc nieobecność niektórych zawodników w tych meczach również była z tym związana, ale mi się wydaje, jak patrząc na to wszystko, że trener ma swój plan, trener ma swój plan na prowadzenie tej drużyny, trener ma swój plan na mecze tej drużyny, nie jest, myślę, że to widać gołym okiem, że trener nie chce mieć drużyny, która tylko i wyłącznie broni, skąd ataków szuka swojej szansy. To jest duża zmiana do tego, co było. Najważniejsze, aby ta zmiana odbyła się w sposób taki, aby to było skuteczne, bo możemy grać pięknie, możemy próbować grać ofensywnie, natomiast jeśli będziemy tracić więcej goli niż sami strzelimy, no to wiadomo, nie będziemy z tego zadowoleni. Mnie się wydaje, że trener ma na to pomysł, natomiast oczywiście, jak to w życiu bywa, to wszystko pokaże boisko. Trener jest tak dobry jak ostatni mecz, więc miejmy nadzieję, że będziemy cały czas zadowoleni. Tak, patrząc po trenerze tutaj Sousie, no bardziej tu cieszy to, że dokonuje właściwych wyborów w trakcie spotkania. To też pokazuje, jak tutaj ma wpływ na drużynę, jak postrzega te spotkania. Ale jeszcze bym chciał zapytać o listę rezerwowych, tak? Wiedząc, że wypadł Milik i troszeczkę to może dziwić, nie wiem, jakie ty masz tu na to spostrzeżenie, wytłumaczenie, że nikogo nie dokoptował. Pamiętajmy, że zawsze na mistrzostwa można było jechać z 23 piłkarzy. Taka była lista. W tym roku ze względu na pandemię UEFA zdecydowała, że może być na liście 26 zawodników. Więc no ten wypadek, te odłączenie Arka ze względu na kontuzję, no nic tutaj nie zmienia, bo wciąż mamy 25 piłkarzy, czyli o dwóch więcej niż normalnie jadąc na turniej Mistrzostw Europy bądź Mistrzostw Świata. Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście była taka potrzeba, to trener by dobrał kolejnego piłkarza, który by pasował do koncepcji trenera. Jeśli takiej decyzji nie ma, to znaczy, że po prostu jesteśmy przygotowani tym składem ludzkim, który mamy i tego się musimy trzymać. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie ma co doszukiwać płakać, się. Nie ma co już rozpamiętywać tego. Oczywiście to jest przykro, że najpierw Krzysiek Piątek, teraz Arek Milik wypadnie z naszego składu, ale to nie jest żaden powód do narzekań, do rozpamiętywania albo do budowania sobie alibi. No po prostu po to jest trener, po to formuje swój skład, po to wybiera piłkarzy, żeby być przygotowany na tym, bo niestety kontuzje to jest część piłki nożnej i niestety trzeba być na to przygotowany. No z drugiej strony Tomek poruszył kwestię, która jest jednak szeroko komentowana, kibiców to interesuje. Dziennikarzy też, że właściwie jaki był cel tej listy rezerwowych, skoro trener właściwie nie za bardzo chyba był przekonany do korzystania z kogokolwiek z tej listy. Nie wiem, jakie pan ma... No nie, ale pamiętajmy jedną rzecz. No, oczywiście my stosujemy wszystkie środki zapobiegawcze, natomiast pandemia wciąż jest wśród nas, jest dookoła nas. Oczywiście nie jest ona tak mocna jak wcześniej, ale wciąż to ryzyko istnieje, więc no nie chciałbym myśleć, jakby nagle jakieś problemy pojawiły się w naszym zespole, więc no tutaj no nie ma co mówić. Widzimy to po reprezentacji Hiszpanii czy reprezentacji Szwecji, jakie problemy mają w tym momencie. Tak, to prawda. Z drugiej strony nawet jeśli gdzieś tam Szymański, powiedzmy, koncepcyjnie na razie nie pasuje do układanki Sousy, to gdzieś tam mieć komfort tego, że ma się więcej piłkarzy do dyspozycji w sytuacji, gdyby coś tam się złego wydarzyło. No, wspomniał pan o Hiszpanach, o Szwedach, no ale stało się, tak? Nikt dodatkowy
na Euro nie pojedzie. Panie Macieju, jeszcze chciałem o Arkadiusza Milika zapytać. Proszę powiedzieć, jak grupa, sztab szkoleniowy przyjął w ogóle te informacje o tym, że on na Euro nie pojedzie, no i jak mocno przez to straciliśmy na sile, jeśli chodzi o całą naszą reprezentację. Nie ma co ukrywać. Arek jest bardzo mocnym punktem tej drużyny, jest jednym z liderów tej drużyny, tak trzeba to powiedzieć. Miał bardzo dobrą końcówkę sezonu, bo po pierwsze zaczął grać systematycznie, strzelać bramki, przebywać na boisku przez dłuższe minuty meczu. I to było widać w nim. Wszedł na odpowiedni poziom, ustabilizował swoją formę fizyczną, a to, że ma odpowiednią jakość, to wszyscy wiemy. Jest niesamowicie groźny, ma perfekcyjną lewą nogę. Umie się zastawić, umie rozegrać piłki, umie strzelać. To jest piłkarz, który bardzo dobrze pasuje do stylu gry naszej reprezentacji, co wiele razy już potwierdził. Natomiast, no, tak jak wspominałem wcześniej, to nie jest czas na to, żeby się nad tym rozpłakiwać, żeby się załamywać. Oczywiście to nie było miłe, stało się i trzeba iść po prostu dalej. To jest problem dla piłkarza, to jest problem dla reprezentacji, ale to nie jest problem, który kompletnie destabilizuje naszą drużynę. No, wręcz przeciwnie, wtedy kiedy troszeczkę wiatr nie wieje tak, jak byśmy chcieli, no to właśnie wtedy trzeba pokazać charakter, trzeba pokazać fundamenty tej drużyny i trzeba po prostu tak ustawić drużynę, żeby tego braku nie było widać. Macieju, patrząc na to, ewentualnie byśmy widzieli tutaj w ataku Milika z Lewandowskim, czy ty któregoś z napastników widzisz, czy troszeczkę tutaj któregoś z pomocników środkowych desygnujesz? Jakieś inne rozwiązanie widzisz na dzień dzisiejszy? Kto cię może przekonał, żeby tam wszedł do Roberta, żebyśmy mieli tą siłę ognia z przodu? Jeśli mnie pytasz prywatnie, to powiem ci, że mi się wydaje, że trener po prostu zmieni troszeczkę ustawienie, ale tak jak mówię, nie chciałbym tutaj rozmawiać o nazwiskach. Czy na przykład Świerczok czy Świderski? Czy Świerczok czy Świderski raczej według ciebie mogą tutaj? Czy raczej właśnie inaczej? Znaczy inaczej. I Świerczok, i Świderski muszą być przygotowani do tego, że mają być do dyspozycji trenera. I to nie ulega wątpliwości, bo pamiętajmy, że jeszcze mamy 3 dni, jeszcze wszystko się może zdarzyć, a przede wszystkim sytuacja na boisku może wymusić to, że trzeba będzie grać tymi nazwiskami, tymi zawodnikami, a nie innymi, bo mecz się może różnie układać. Oczywiście to, w jakim składzie wyjdziemy, no to jest pierwsza rzecz, a to, w jaki sposób ta gra będzie wyglądała, jak będzie przebiegał wynik, to jest druga rzecz. Najważniejsze jest to, żebyśmy po meczu tym poniedziałkowym byli zadowoleni, a to oznaczało, żebyśmy wygrali pierwszy mecz, bo to jest droga do wszystkiego. Wszyscy bardzo sobie tego życzymy. Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN. Panie Macieju, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dobrego wszystkiego meczu. Dobrego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A propos meczu ze Słowacją, o którym dziś dużo rozmawialiśmy już, a będziemy jeszcze więcej, bo mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, który akurat w tym spotkaniu biało-czerwonym kibicować na pewno nie będzie. Przy telefonie były bramkarz reprezentacji Słowacji, Legii Warszawa, Jan Mucha. Kłaniamy się, Janku, cześć. Witamy serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam was. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to, no to my właściwie niewiele wiemy. Wiemy, nic nie wiemy. Tak, wiemy, że nic nie wiemy, nie wiemy, czego się możemy spodziewać. Raczej się bardziej niepokoimy, niż jesteśmy spokojni. Powiedz, jaka atmosfera panuje dziś na Słowacji? Jakie nadzieje przed Euro? No myślę, że świetna. Z tego, co wiem, co czytam, czy co rozmawiałem troszeczkę z chłopakami, ostatnie 2 tygodnie mieli fajny obóz, dobrze się przygotowali, jest tam dobra atmosfera. Dla nas w tej chwili najważniejsze było awansować, jesteśmy bez ciśnienia, także myślę, że ta atmosfera jest dobra i nikt nie oczekuje od nas żadnych wielkich sukcesów i jesteśmy bez ciśnienia, jak to się mówi po polsku. Miałeś możliwość ewentualnie oglądać któryś spotkań reprezentacji Polski, może, Janku? Szczerze przyznam, nie miałem, oglądałem dwa sparingi w Słowaku i okay, nie miałem, to dobra. Także bardzo przepraszam. Nic nie szkodzi. Nie, no to wtedy pytamy cię o drużynę Słowacji, bo to też mają swoje problemy, i czy w defensywie i gdzieś w ofensywie. Także to patrząc na reprezentację Polski, no można powiedzieć, że spotkają się drużyny z problemami.
Na pewno nam brakuje w tej chwili kluczowego zawodnika i to jest Hamsi, który jest kontuzjowany, który dochodzi do siebie i nie wiadomo, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że uda się mu wrócić do zdrowia, bo to jest dla nas bardzo ważny piłkarz do ofensywy, do zespołu, kapitan zespołu. Myślę, że w defensywie troszeczkę to poukładaliśmy, także tutaj jakoś nie widzę wielkich problemów, ale oczywiście nie chcemy bramek. Te ostatnie, można powiedzieć, nie wiem, dwa lata nie są udane dla słowackiej kadry. Ostatnie zwycięstwo z Ruskimi 2-1 dało nam jakąś nadzieję, że jak będziemy grali jakiś, jak zagramy dobry mecz, to możemy wyciągnąć dobry rezultat, ale na pewno mamy też swoje kłopoty. W Polsce mówi się dużo o tym, że pierwszy mecz kluczowy, tak samo jak u was, że dobrze, że zagramy na początku ze Słowacją, bo Słowacja jest najsłabsza w grupie, taka jest opinia. Czy podobne gdzieś tam opinie krążą na Słowacji? Czy też dobrze, że gramy z Polską, bo Polska jest najsłabsza z tej trójki? Myślę, że Słowacy się nie boją Polski. Myślę, że mecze, które graliśmy, ja też sam grałem mecze z Polską i wygrywałem. Dla nas Polska nie jest jakimś tam... To nie jest Hiszpania na pewno, to nie jest Belgia, to są nie Niemcy, także my się na pewno się nie boimy Polski. Podchodzimy do tego meczu. Nie jesteśmy faworytem oczywiście, jesteście rankingowo wyżej, ale myślę, że tak jak powiedziałem, Słowacja zawsze... Jak grała, jak wszyscy piłkarze byli poukładani, grali, byli kolektywem, to coś osiągnęli. Myślę, że możemy też zdobyć dobry wynik, ale na pewno, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy faworytami. Jesteście Polskie faworytem, musi wygrać i myślę, że tak się do tego podchodzą. Janku, mówiłeś o Hamsiku jako tutaj najbardziej doświadczonym i tutaj, który ma bardzo duży wpływ na tą drużynę, na grę. Czy któryś spośród reprezentantów może tutaj błysnąć? Któregoś byś wymienił z reprezentacji Słowacji? Na którego liczysz mocno? Na pewno liczę defensywnie na Skriniara, który jest bardzo dobry, świetnej dyspozycji. Wygrał we Włoszech to, co było do wygrania, także... Jest to rozpitywany piłkarz, którego się interesuje wielkie kluby, także mam nadzieję, że dla niego to będzie udany, że to będą dla niego udane mecze i pomoże nam defensywie. Troszeczkę się martwię o ofensywie, tak powiedziałem, bo też jest kontuzjowany Szrant, który podpisał kontrakt tydzień temu ze Slavią Praga i niestety ma jeszcze problemy. Myślę, że to jest taki piłkarz, który jest w formie, strzelał dużo bramek i jak doktory nie doprowadzą do pewnego zdrowia, to możemy mieć duże kłopoty w ataku. Także mam nadzieję, że może Ondrej Duda troszeczkę zaistnieje, bo też ma dobry sezon, chociaż utrzymali się w końcówie, ale strzelił kilka bramek. Także mamy kilka chłopaków, którzy są ciekawi i mogą jakoś tam... mogą mieć udany turniej. Ja myślę, że gdybyś zobaczył ostatnie mecze Polaków, trochę by ci się humor poprawił, patrząc na to, co wyrabiamy w defensywie. A jeszcze trener Stanisław Czerczesow powiedział, żeby zwrócić uwagę na Słowację, na stałe fragmenty gry. Tak. Czy toś potwierdza, że tutaj jest to jeden z kluczowych takich elementów waszej gry? Ostatnio z tego chcieliśmy bramki, także mamy na to typologicznie dobrych piłkarzy. Także myślę, że na pewno tutaj jakby to będzie jakiś dla nas będzie szansa zdobyć bramkę ze stałego fragmentu, ale tak, mówiliście o Polakach, ja widziałem bramki, to nie jest tak, ja nie widziałem meczu, ale widziałem skróty meczu, także na pewno macie kłopoty defensywie i to na pewno będziemy chcieli wykorzystać, bo na pewno trenerzy analizują ostatnie wasze mecze i też jakby wiadomo, że ten stały fragment gry dla nas też będzie bardzo ważny. Ale jesteś pewien, że Słowacy są w stanie pokonać Polaków. To nie jest tak, że prosić się o najniższy wymiar kary. Wiemy, że tak nie jest, że to jest rywal w zasięgu. Jeśli tak, twoim zdaniem, co będzie kluczowe właśnie oprócz tych stałych fragmentów, o których wspomniał Tomek, żeby Polskę pokonać? Myślę, że jesteśmy w stanie, oczywiście, dlaczego nie? Zaczyna się 0-0, mi się zaczyna, jesteśmy
nie jesteśmy faworytami bez ciśnienia. Na pewno nie otworzymy, na pewno wydaje mi się, że nie będziemy. Nie jesteśmy teraz w takim stanie, żebyśmy my też. Kadra Słowacji jest w przebudowie 2-3 lata i jak to się mówi, nie udaje się to za bardzo jeszcze przebudować. Jest to młody chłopaki. Musieli wrócić do świecionych piłkarzy, żeby pomóc, którzy zakończyli swoją przygodę z kadrą i na pewno będziemy się starali grać to co umiemy. Z tyłu, na doświadczeniu będziemy próbowali jakieś kontratak i na pewno Polska będzie musiała grać, będzie musiała otworzyć, bo będzie chciała wygrać ten pierwszy mecz, bo to jest kluczowe też dla Polski. I tak mi się wydaje, że tutaj jesteśmy silni i możemy tutaj coś tym systemie osiągnąć. Jest kilku piłkarzy z doświadczeniem w Ekstraklasie, w polskiej lidze. To pomoże w jakikolwiek sposób? No, ja szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw tego, jak to się potoczy, bo na pewno mi ostatnie dwa turnieje, czy to są Mistrzostwa Świata i czy Mistrzostwa Europy w 2016, nie zaczęliśmy dobrze. Przegraliśmy te mecze grupy, a awansowaliśmy z grup, także dla nas te turnieje zawsze były takie, że początek był słaby, no ale tak jak powiedzieliście, dla nas Polska jest w zasięgu i mam nadzieję, że się uda pierwszy mecz zdobyć jakieś punkty. To na koniec jeszcze zapytam, czy też słowaccy dziennikarze do ciebie gdzieś dzwonią podpytywać o reprezentację Polski? Oczywiście, no to jest to normalne, naturalne. Jestem w Polsce 9 lat, wszyscy wiedzą, że Polska jest dla mnie jakby drugim domem i tutaj mieszkam i wszyscy dzwonią i pytają. I co tak im mówisz? No mówię to, co wiem, także, albo co myślę, oczywiście boisko weryfikuje, tak my możemy sobie oczywiście rozmawiać na ten temat, ale boisko i tak zweryfikuje, na pewno się spotykają dwa zespoły, które nie są w świetnej dyspozycji i no i ktoś się może odbije, no może się ktoś, na pewno remis nie będzie dla nikogo, jak to się mówi, zadowalający. Zadowolącym, tak, świetnym rezultatem, bo na pewno ci Polska czy Słowacja chce wygrać swój pierwszy mecz, bo później będą mieli szansę na awans grupy. To na koniec jeszcze, nie wiem, czy zaryzykujesz wytypowanie tego wyniku poniedziałkowego meczu? Co ci podpowiada twój piłkarski nos? Nie lubię jakoś tam mówić to, co będzie. To się pokaże. Ja wierzę, że 1-0, 2-1 możemy wygrać, także ja, chociaż nie wierzę, że chcieliśmy dwóch bramek, ale 1-0 dla Słowacji by był świetny rezultat na początek. To my sobie z Tomkiem to jeszcze skomentujemy za chwilę. Jan Mucha, były bramkarz reprezentacji Słowacji, był gościem magazynu sportowego. Wielkie dzięki, Janku. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dobrego dziękuję euro. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia wam. Również pozdrawiamy. To co, nie zgodzimy się chyba z Jankiem. Powiem tak, z mojej strony na zachętę skromne zwycięstwo, ale Polski. 1-0. Jak to widzi Tomasz Sokołowski? Znaczy, no na pewno jedna i druga drużyna ma swoje gdzieś problemy w tym momencie i przebudowę. Tutaj Janek mówił o przebudowie tutaj reprezentacji Słowacji. My też można powiedzieć, że jesteśmy lekko na placu budowy w tym momencie. Plac budowy, tak, to dobre określenie. I tutaj może jedna, tak jak Janek powiedział w ostatnim zdaniu, że właśnie jedna bądź druga drużyna wygrywając to spotkanie może się odbić w tym turnieju i może być to początkiem czegoś dobrego. Miejmy nadzieję, że to będzie reprezentacja Polski z doborem dobrego składu przede wszystkim. Zdrowi, żebyśmy byli. Tak samo i Słowacy, żeby byli zdrowi, żeby Hamsik był zdrowy. Też tego życzę, bo to nie o to chodzi. Tomasz Sokołowski, wielkie dzięki Tomek za dobrego dziś. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego, dziękuję. To był magazyn sportowy w radiu dla Ciebie. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Arkadiusz Płaszczyk, dobrego weekendu i do boju biało-czerwoni gramy o Mistrzostwo Europy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.